Siemaneczko, moi drodzy, witam. Zapraszam na nowy odcinek, jak to zawsze przed każdym kolejnym odcinkiem. Odkrywamy tą drugą wyspę, także sporo pracy przed nami. Tutaj się zapuściliśmy w głąb troszeczkę terenu. Zrobimy tak, ja pojadę do znaku zapytania. Wiem, że tu jest dużo fabularnych tych wątków, ale bardzo mi zależy na tym legendarnym... Na tej legendarnej zbroi Gosaku, o której słyszeliśmy w poprzednim odcinku, także stwierdziłem, żeby to zrobić, to będzie trzeba odzyskać przede wszystkim farmy. Tu mamy dwie farmy, które bym w tym odcinku odbił. I tu jest trzecia. Aha, dobra. I robimy trzy farmy i robimy legendę. Znaczy nie wiem, czy zdążymy, ale na pewno będę do tego dążył, także nie ma co przeciągać. Jadę do znaku zapytania i liczę, że odcinek wam się spodoba. Jeżeli wam się spodoba, to napiszcie, siema Kamil, fajny odcinek, albo dajcie łapeczkę w górę, albo zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, chcecie być na bieżąco z filmami, albo ze streamami, albo po prostu lubicie mnie. Nie będę ukrywał, że to hobby, czyli streamowanie i nagrywanie tego wszystkiego, chciałbym bardzo rozwinąć. Chciałbym doprowadzić to wszystko do takiego momentu, że rozwinięty kanał pomoże mi żyć po prostu. Że będę miał na życie, wiecie. Prace w dzisiejszych czasach są różne, ale ja bardzo chcę się wziąć za to, co robię teraz, bo to uwielbiam. Chcę coś, co sprawia mi przyjemność. I liczę, że po prostu waszymi subskrypcjami, łapkami w górę oraz, wiecie, no, komentarzami pomożecie mi rozwinąć ten kanał na tyle, że zasięgi będą coraz to większe, pozwalając mi. Okej, wyzwól osadę Dumata. Numata. Pozwoli mi to po prostu, wiecie, dojść do kolejnych nowych ludzi. A YouTube, no po prostu zacznie mi płacić pieniądze za to, że wy tutaj jesteście, że mogę was zgromadzić, że mogę wam zapewnić rozrywkę. Więc strasznie mi na tym zależy. Ja to też będę mówił o tym na streamach. No bo no, nie chcę udawać, ale. No zależy mi po prostu na tym, żeby moje hobby stało się moją pracą. Poświęcam na to mnóstwo czasu. Poświęciłem na to bardzo dużo pieniędzy. Robię to w moim. Robię to. Wykonaj serię zabójstw bez utrzymania obrażeń. Okej. Okay. Uwolnij sokoło, odzyskaj chorągwie. Ło, to jest spora wioska. Ogólnie odkryje nam dużo terenu. Także. To, co powiedziałem, już przekazałem, co chciałem przekazać. Wiecie teraz, jak to wygląda. Naprawdę liczę na wasze wsparcie, bo dzięki wam YouTube może zacząć mi wynagradzać po prostu ten mój wkład. Przyczyniacie się do tego wszystkiego. Jesteście po prostu kluczem do mojego sukcesu. Ja sam mogę robić swoje, ale no tak naprawdę to wszystko dzięki wam. Dobra, tego po cichu zabijemy. Się rozgadałem. A to trzeba robić, wiecie. Zadania trzeba robić, nie? God damn it. Kurde, miałem po cichu go zabić. Co to było? A co on tu niby robił? Coś tu gdzieś jest, wiecie? Najlepiej mi tak pada, jakby normalnie miał mi zaraz odlecieć, jakbym miał tego, Quidditcha w ręce. Dobrze mówię? Quidditch? To jest ta piłeczka? O cholera. Jak się nazywa ta piłeczka latająca w Harry Potterze? Czy to tylko... O, jest jak głośno skoczył do wody. Czy to tylko sport nazywał się Quidditch, a piłeczka nazywała się jakoś inaczej? Latający znicz? Nie. Tak, Harry złapał znicz, pamiętam te teksty. 10 punktów dla Gryffindoru. Kurde, człowiek jak wspomina. Tak mi właśnie telepie padł, jakby mi miał odlecieć z rąk, nie? Dobra, muszę jeszcze jednego po cichu zabić. O, właśnie tego kolegę zabiłem. Żeby nic lewej nikogo nie było. Nie! Odwraca się. A, dobra, zadanie wykonane. Okej. Okay.
Co się drzesz, gość? Dobra, mamy to. Okej. Jakim ja w ogóle to stylem robię? Stowa kamienia. To księżyca. To księżyca jest najlepsza. Księżyca powinienem używać. Ale pozbierajmy wszystko. I jeszcze jakie tam misje były? Zaraz zobaczymy. Żelazo, len. No to, kurczę, będzie to okrutnie długa gierka, wam powiem. Raz mi się zechciało kaszleć, ale postaram się tego nie robić. Bo wiem, że niektórzy z was słuchają tego na słuchawkach. Dobra, podnieś żelazo. Kurde, rzucają mi tutaj bombami. O ty, nie zauważyłem. Ej, kto? Który mnie teraz trafił? No, przez tę kamerę nic nie widzę. Leżę. Ogień, zawsze to samo. Aha. Dobra, muszę ich wyciągnąć troszeczkę szerszy teren, bo jest problem. To nie ten przycisk! Teraz rozumiem, co oznacza posiadanie tych wszystkich dodatkowych gadżetów do rzucania. Ja tego tak rzadko używałem, ale teraz już rozumiem, czemu one są. Po prostu na tej drugiej wyspie poziom przeciwników jest tak wysoki i jest ich tak dużo, taka liczebna zawsze armia jest, że bez tego no ja bym sobie nie poradził kompletnie, więc teraz dopiero zaczynam używać tego wszystkiego. Gdzieś jest cholerny, nie wiem. Coś tu jest. Jakiś artefakt, zapiski. Nie mogę tego znaleźć za cholerę, ale wibruje mi ten pad, już mam dosyć. A, tu wdam ja się. O ty. Chorągiew! No, to chorągiew była. Cztery chorągwie tu są. 17 z 80. Jak ja mam mało tego. Idziemy dalej. Amunicję wziąłem? Wziąłem. Aha! On mnie widział przez to palące się ognisko, tak? Nawet nie wiedziałem, że nie jest. Okej. Tak się kroi. O ty, gdzie ty jesteś? Kto mnie strzela? O! 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 Jak ten szybki jest. Okay, co tutaj jest? Co to jest za miejsce? Co mogę zrobić? Aha, tu skradzione żelazo się odbiera, dobra. Co jest? I to jest ta kamera, patrzę, ja wchodzę. O, i tyle co widzę. A po lewej stoi centymetr ode mnie gościu. Ajajaj. Jest ogromny minus tej gry. W sensie, ta gra nie ma minusów, nie ma wad. Ma tylko tą jedną, ale ona jest
Bardzo męcząca. Uwielbiam tą grę. Mega mi się dobrze w nią gra. Polecam wszystkim. Każdy, kto lubi takie klimatyczne gierki z otwartym światem, z fajną fabułą, musi to przejść. Ale każdy będzie się wkurzał na tą kamerę, bo nie da się nad tym zapanować, nie? Nie możemy nic z tym zrobić. Jesteśmy bezradni. Ej, coś tu jest? Nic nie ma. Jaka ta wioska jest wielka, ja nie wiem gdzie mam iść. Dobra, pójdę do góry, bo jeszcze tu nie byłem. Coś tu jest w tym namiocie. To jest namiot? Nie, to już jest taki szałas. Duży. Dobra, pokrojony. Ty, ja tu mogę wejść. Ja nie widziałem tego wejścia. Okay. Zapasy. To jest chorągiew, dobra. Szukamy dalej. Co to jest? O, sokoły, dobra, uwalniamy sokoły. Okej. Okay. Jeszcze jeden gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie. Idziemy dalej. Gdzie mnie jeszcze nie było? Tu jeszcze musiałem to zrobić. I tu pewnie będzie chorągiew? Tak jest, jest chorągiew. Ty, wibruje mi dalej. Już podniosłem ją. Już na górze musi być. Skóra. To wszystko? Nie. Coś tu nie gra. A tu, zapiski. Jak ja tego nie zauważyłem? Jakoś się nie podświetliły chyba. Miałem wrażenie, że już... O nie. Ej, gostku. Praktycznie w każdym namiocie ktoś był. Jakoś inaczej niż zawsze. A to chyba dlatego dali nam misję, że zabij wszystkich bez obrażeń. Bo właśnie wiedzieli, że tak jest. Kurczę no, wanisza mi nie starczy na pranie tego białego. W każdym odcinku jestem cały zafajdany. Okej, okay, uwolnij sokoły jeszcze jedno i odzyskaj chorągwie jeszcze jedna. Gdzie mnie nie było? Tu mnie nie było. Po tych schodkach nie byłem na pewno. Okej. Okay. Nie! Dobra, kroję wszystkich na plasterki, nie? Chodźcie. O! Ja nic nie mogę zrobić. Nie. Dobra, swojego porobił. Nie! Nic nie widzę. Dobra, jest. Sorry, że się drę, ale emocjonują mnie takie momenty. Gdzie, gostku? Chodź tutaj.
Nie ma uciekania. Nie ma miejsca dla was na tym świecie. Tu żelazo. Tu coś jest w środku. Nie ma. Ale tu jest soku. O. I chorągiew jedna została. Dobra, mamy to. Wszystko zrobiliśmy. Kurde, 15 minut mi to zajęło. Strasznie dużo. Zdobyto punkt techniki. No to bierzemy, rozwijamy naszą ostatnią, najlepszą. Ale te chorągwie 20 z 80. Teraz nie, no to jest po prostu tragedia. Jeżeli ja zebrałem wszystkie na tamtej wyspie, to zobaczę, jak wiele jest rzeczy na tej drugiej wyspie. O, i pięknie, odblokowałem dużo rzeczy. Wiecie, ja sobie tu przejadę. Nie lubię mieć nieodkrytych terenów. Przejadę i potem się tepnę szybko do wioski, którą, do farmy, którą powinniśmy odbić. Ale zanim to zrobię, techniki, ciach. Mam 3 punkty. O. A, tu już mam wszystko. Po udanej prowokacji dwóch wrogów rzuci się na ciebie, wystawiając cię na zabójczy... Sie na zabójczy cios. Poczekaj na tak przeciwnika. Okej. Okay. Zróbmy to od razu. Ciach, coraz więcej mamy. Dobra, super. Konik, jedziemy. Mogę mam tutaj jechać. O ja. Don't worry. Tyryryryryryry. Be happy. Ta-da-da-da. No serio. No taka głęboka to na nie jest. Co to było? Ty, co? To żaba? Ale skaczą. Jakie to wszystko jest? Zarośnięte. Co jest? Dobra, podkrywamy troszeczkę terenu, 300 metrów przejedziemy. Stawaj! Młody, co to ma? Co? Hej! Jakim cudem mi się też nie udało? Nie. Ale jakim cudem? Zaatakowałem go jak się ruszył, przecież to powinno wyjść. Nie, teraz będę cały czas kunaja używał, bo... Robi się bardzo ciężka rozgrywka. Oni rzeczywiście są dużo mocniejsi od poprzednich. A ja też bardzo często biegam bez pancerza. W stroju, wiecie, który pomaga mi więcej odkrywać terenu. Czekaj, czekaj, a tu jesteś. Ty, ja nawet go nie widziałem, ale kurwa schowali. Czy kurczę. Masz się dokąd udać? Nie wiem, panie. Ostatnio wędrowałem i natknąłem się na ich posterunek. Ci dranie łapią wszystkich, którzy tędy idą. Pozbędę się ich. Tymczasem ukryj się. Tutaj! Dobry sobie. Ja tu złoną mapę?
cicharło! I jak ją tak zimą! Czyż Perry? Zobaczcie, ja nie mam życia. Patrzcie, ile ja muszę ich siekać. Oni są strasznie mocni. Znaczy, wiecie, łatwo ich pokonałem, bo dobrze wszedłem w nich, nie? Wcześniej, no, między nich. Wszystko mi wyszło tym razem, ale... Normalnie to oni są strasznie mocni. Idzie tak, kurde, aż przesadnie. Wspomniany kapelusz leśnego ducha. No fajnie, weźmiemy. No chodź, chodź, koniku. Dobry z ciebie koń, Nobu. Ja tutaj cię zauważyłem, co to jest? Te bramy Tori prowadzą do kapliczki na mokradłach, sanktorium i za nami... Kami, życie i śmierć. I za nami Kami? To? Nie wiem, o co chodzi, ale widzę, że jakiś labiryncik się zrobił. I... Zgubiłem. A tu jest wejście, dobra, już widzę. Tu miałem wejść. Tu dalej. No, zbierajmy te kwiatki. Kurde, jaki labiryncik. A tędy? Nie, ja mam wrażenie, że ja... W złe miejsce szedłem. No, po coś musiałem tu wskoczyć. W razie, rozejrzyjmy się. Potrzebuję jakiegoś... miejsca do wspinaczki. Może tu? O, tutaj. Dziwne, dziwne. Kręte to jak cholerka, ale dobra, damy radę. Ale ja teraz wracam chyba. Jak to wygląda? Góry. A nawet nie jest pokazane. A tu! O. Czyli dobrze szedłem. O nie. Ja czuję, że... Nie doskoczę. Dobra, to cała. Czyli dobrze szedłem. Ja cały czas myślałem, że ja wychodzę z tego tunelu. Co się z tej labiryntu. A ja właśnie odchodząc przybliżałem się do tego miejsca, w którym była ta kapliczka. Dobra, pomódlmy się ładnie i jedziemy na te farmy, bo już jest 25 minut materiału, jak on leci szybko, co jest? Dobra. O! Jakiś lepszy talizman. Żelazna wola. Cuci cię teraz o 5% maksymalne. Będę muszę ruszyć tą kamerą. Oho. Takie buty. Jest problem, no bo mają tylko miejsce na dwa takie talizmany.
Chciałbym lepszy. Chciałbym tu wziąć złote, a tylko 2 złote możemy mieć. Talizman niebieskiego uzdrowienia 1. Talizman dobrej energii. Talizman przewagi. Talizman dzikości. Talizman odporności. A to co to było? Za zabijanie wrogu przywraca średnią ilość zdrowia. Woli zyskujesz zdrowie, gdy nie bierzesz udziału w walce. Nie, ja mam bardzo ważne rzeczy przy sobie. Coś cool, oni coś spieprzyli. Powinno być tak, że później możemy więcej tych legendarnych talizmanów. Dobra, wracamy. A, nie, ja już teraz się mogę tepnąć. Tu się tepniemy. Te farmy trzeba oczyścić. One more time. Dobra, jest farma. Ej, czemu mnie ktoś z tyłu widział? Jeszcze tam są jacyś. Zadaję wrażenie za pomocą klejącej bomby. Okej. Cichutko, cichutko. Nie! Zabili ją! Ja pierdzielę! Co tu się wydarzyło? Czemu ich było tu 10? Halo? Ale mnie teraz wkurzyli. Jak ją dźgnął po prostu burak jeden. Wykorzystaj skupione słyszenie, aby wykrywać wrogów. No takie było założenie, no. Takie było założenie. Czekajcie, bo ja nie mam bombek. Stająca bomba. Gin, kurde. Wrócimy dalej. Ten Harvard Fest! Zim! Uuuu! Zagadczyn! Nie, pobiegli w ogóle gdzieś indziej. Nie. Nie, dlaczego? Nie, dlaczego tam pobiegli? Ja pierdzielę, no nie zdążę. Nie zdążyłem. Ja pierdzielę, no czemu tak... Ale mnie już irytuje to takie niektóre momenty. Człowiek się stara, próbuje to dobrze zrobić. Niech...
Co jest, że jakoś trochę... On miał kunaje. Wiesz te kunaje. Nie! Szybciej! Arcila, Arcin! Zip się gryfy! Nie! Dobrze, kurde! Cały spociłem normalnie, że znowu to samo będzie. Dobra, ratujmy to. Zróbmy to dobrze. Słuchajcie, zakończymy odcinek po wyzwoleniu tej farmy. Zawdzięczam ci życie. Postaraj się uważać. Don't worry. Na. Be happy. Wszystko będzie dobrze. Masz mą dozgonną wdzięczność. Już dobrze. Ale muzyka jest przyjemna teraz. Że mnie nie widzi. Ej, jacyś tacy nabuzowani chodzą. Dwóch, czterech, pięciu. Ale powinno być tak, że jak zbieram amunicję, to tak samo w tej amunicji jest kuna i bomby. Że jak jedno miejsce, gdzie wszystko się zbiera, nie? Mam rację? No mam, goddammit, mam.
Na górze tu dwóch. No dawaj, ustaw się przy drzwiach ładnie. Nie chcesz się ustawić przy drzwiach. Dobrze. Będziesz następny. Negium Harsinta! Dobra, wszyscy. Idę ją uwolnić. Arigato! A już, już jestem. Nie ruszaj się. Zawdzięczamy ci życie. Weź klucz do zbroi Gosaku. Zrób z niej użytek. Widzieliście zbroję na własne oczy? Nie ośmielilibyśmy się, panie. Mieliśmy strzec jej dla kogoś takiego jak ty. No właśnie, teraz pytanie, czy jest w ogóle, bo niektórzy mi na farmie powiedzieli, że nie ma. Jak ten klucz dziwnie wygląda. Okej. No, co jest? Aha, dobra, filmik zapomniałem, że będzie taka cutscenka. O, i punkcik legendy, dobra, fajnie. Przydałoby się katanę wzmocnić. Ciekaw jestem, czy już mam ulepszenie do niej dostępne. Dużo tego trzeba nazbierać. Patrzcie, jak się budzą. Jak szturchnie konia teraz łokciem. Fajny taki momencik. Podoba mi się to. Dobra. Cyk. Zrobione. Ile mamy ten? Do wszystkiego mamy. No to szybka podróż. Ulepszamy katanę i kończymy odcinek. Witam. Witam. I po prostu miłego wieczorku, nie? Jak to będziecie oglądać, to jest 15. No już bardziej popołudnie niż wieczór, ale wieczór też wchodzi. Skład popołudnia. Albo tego, co będzie popołudnia, nie? Śnieg. Kamigaty, noszona głównie na północy ze względu na ochronę przed zimnem. O! A ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ej, ładnie. Pasuje mi akurat do ciuchów. Okej. Ołtarz darów zaliczony. Rozcięmy katanę. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się naprawdę podobał. Jak się wam nie podobał, to napiszcie mi, co było nie tak. Mogę pomóc. Bo jest dużo ludzi, którzy mają takiego kija w dupie, że nawet nie potrafią nic powiedzieć. Sobie stwierdzą Adamu unlike'a, nie? O i cyk. Ostatnie mi zostało. Przykro mi, nie masz tego, co jest mi potrzebne do pracy. Co jest, ile wszystkiego potrzebuję? Strasznie dużo. O, to będzie bardzo długo trwało, zanim. Do zobaczenia. Ulepszę. To zaszczyt ci służyć, panie. Ja tu jeszcze mogę ulepszyć. Znam się na każdym rodzaju pancerza. Ten wędrowca ja muszę ulepszyć. Tak, koniecznie. Okej, słuchajcie, na razie. Trzymajcie się i pa, pa.